Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na lekcji poświęconej stożkom. A więc temat lekcji to zadania ze stożkiem. Zapraszam! Stożek. Otóż, czym jest stożek? Stożek jest jedną z brył obrotowych. Najlepiej skojarz sobie stożek z chociażby soplą lodu, albo jeszcze z takimi lodami. Na pewno jadłeś lody w kształcie właśnie stożka. Lody rożki się nazywają. I tak masz spostrzegać właśnie stożek. Ja tutaj oczywiście stożek, który jest bryłą trójwymiarową, umieściłam jego rysunek jako rzut na płaszczyznę dwuwymiarową. Żeby narysować stożek, oczywiście w podstawie jest koło, ale gdybym chciała narysować Ci koło, to rysunek będzie bardzo nieczytelny. Dlatego właśnie robimy taki rysunek jak tutaj. To wygląda jak elipsa, ale w rzeczywistości w przestrzeni trójwymiarowej jest to koło. Na maturze za to, czy narysujesz super estetycznie, czy mniej estetycznie, na szczęście po prostu punkty nie są zajmowane. Dlatego tak wygląda rysunek, a czy Ci się uda idealnie, czy mniej estetycznie, to tak naprawdę, jak wiesz, wielkiego znaczenia nie ma. Zacznijmy od tego, co powinieneś wiedzieć na temat stożka. Po pierwsze, przypomnijmy wzory. Objętość równa się 1/3 pi r kwadrat razy h, gdzie r to jest promień podstawy, h to jest wysokość, l to jest tworząca. Dalej, pole całkowite takiego stożka oczywiście składa się i z pola podstawy, i z pola powierzchni bocznej. I wzór na to jest pi r kwadrat plus pi r l, gdzie właśnie to pi r l to jest pole powierzchni bocznej. I ja to osobno zapiszę, że to jest pi r l jako pole boczne. To jest dokładnie to samo, co jest zawarte tutaj w tym wzorze na pole całkowite, że to pole podstawy, a to pole powierzchni bocznej. No i to są takie najważniejsze wzory, ale co oprócz tego warto wiedzieć? Warto wiedzieć na temat stożka jeszcze różne takie inne cenne informacje. Oczywiście na kolejnych lekcjach będziemy bardziej jeszcze poznawać ten stożek, ale to, co nam będzie potrzebne na tą lekcję. Popatrz, zaznaczyłam tutaj kolorem czerwonym taki trójkąt. Trójkąt, który bardzo często występuje. Z tego trójkąta bardzo często będziemy korzystać. Jest to trójkąt oczywiście prostokątny i zachodzi zawsze jeden wzór, oczywiście wynikający z stwierdzenia Pitagorasa, że h do kwadratu dodać r do kwadratu to się równa zawsze l do kwadratu, tak jest w każdym stożku. Co jeszcze jest takiego interesującego? Ten kąt, który teraz tutaj Tobie zaznaczę, nazywany, mogę nazwać go alfa, to jest kąt rozwarcia stożka, kąt rozwarcia. Żebyś tutaj nie był zdziwiony, że takie jest właśnie sformułowanie. Kąt rozwarcia stożka. To jest ten tutaj u góry. I oczywiście, jeżeli stożek wygląda jak czapeczka urodzinowa dla dziecka, prawda? No to wtedy ten kąt jest taki ostry. Ale jeżeli stożek ma większy ten kąt rozwarcia, na przykład kąt rozwarty, to też może być czapeczka, ale już będzie taka czapeczka bardziej płaska. Nie szpiczasta do góry, tylko bardziej płaska. To są oczywiście wszystko przykłady, bo stożki spotykamy w życiu codziennym. Dookoła, pośród nas możemy poszukać różnych przykładów stożków. No i tu mamy ten alfa, to jest kąt rozwarcia. I mamy jeszcze jeden kąt, który bardzo często jest wykorzystywany w zadaniach maturalnych. Jest to ten kąt, który zaznaczony jest na rysunku, kąt beta. Ten kąt beta jest to kąt nachylenia, muszę to zapisać, żeby było wiadome, kąt nachylenia tworzącej do podstawy. Oczywiście mam tutaj na myśli tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy. Kąt nachylenia tworzącej do płaszczyzny podstawy. W zadaniach, jak będziemy rozwiązywać, będzie często występować nam właśnie ten kąt. Co jeszcze o stożku można by było dodać? Oczywiście na kolejnych lekcjach będziemy bardziej poznawać i stożek, i walec, i kulę, ale jeszcze co chciałabym takiego najważniejszego powiedzieć. Otóż czasem bywa w zadaniach właśnie informacja na temat przekroju osiowego stożka. Otóż przekrojem osiowym stożka to jest tak, gdybym właśnie stożek chciała przekroić na pół, tak? I przekrojem osiowym jest ten trójkąt, który teraz pokazuję, składa się z dwóch tych czerwonych trójkątów prostokątnych. To jest cały przekrój osiowy. Żeby nie mylić, ten trójkącik, dla którego napisałam twierdzenie Pitagorasa, to nie jest przekrój osiowy, to jest tylko jego połowa. Przekrojem osiowym jest cały ten trójkąt składający się z dwóch tych trójkątów prostokątnych czerwonych. Teraz z taką wiedzą możemy
możemy przejść do rozwiązywania przygotowanych na tą lekcję przeze mnie zadań. Zapraszam. Zadanie numer 1. Promień podstawy stożka ma długość 6 cm, a wysokość 8 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość stożka. No więc zapiszemy zadanie pierwsze. Rysunek mamy przygotowany. Wypiszmy, co jest dane. Promień podstawy stożka, czyli oczywiście jest to literka R małe, ma długość 6 cm. Natomiast jego wysokość, czyli mała literka H, zaznaczona na rysunku tutaj przeze mnie, ma długość 8 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej, czyli pole boczne równa się pytajnik, oraz objętość naszego stożka. To jest zadanie na wzory właśnie, na wzory, że trzeba znać wzór na pole boczne, trzeba znać wzór na objętość, zaraz to rozpiszemy, ale widzimy tak, że możemy zaznaczyć, że nasze H to jest 8, na rysunku nie będę jednostek zaznaczała, moje R to jest 6, natomiast nie mam L. Czyli oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, ja to twierdzenie napiszę, bo ja to przypominałam, na wstępie h kwadrat plus r kwadrat równa się l kwadrat. Możemy podstawić, czyli 8 do kwadratu dodać 6 do kwadratu równa się l do kwadratu. 8 do kwadratu to 64, dodać 6 do kwadratu 36 równa się l do kwadratu. 64 i 36 to jest piękne 100. Przeniosę sobie, to znaczy tak obrócę stronami. I spierwiastkuję i dostaję, że L to jest 10. L to jest 10. No to skoro tak, zaznaczę na rysunku, że L mi wyszło 10. I teraz popatrzmy. Pole boczne. Jaki miało wzór? Zaczniemy od wzoru. Pole boczne, wzór na pole boczne stożka to jest pi R L. No to podstawmy. Czyli pole boczne to się równa pi. Oczywiście tu jest razy, domyślne R, czyli 6. I razy L, czyli 10. Czyli pole boczne to się, a liczby się mnoży z liczbami, czyli 6 razy 10 to jest 60 pi. I proszę teraz za pi nie podstawiać czy 14, bo jeżeli o to poproszą, żeby podać wynik w przybliżeniu, to tak robimy. Jeżeli nie, podajemy wynik 60 pi, oczywiście mamy centymetry kwadratowe, no bo było zadanie z jednostkami. No to teraz objętość, zapiszmy wzór na objętość i będziemy podstawiać. 1/3 pi r kwadrat razy h. No to podstawiamy. V to się równa 1/3 pi razy r. Nasze r to jest 6 do kwadratu i razy h, a nasze h to jest 8. V to się równa 1/3 pi razy, i teraz 6 do kwadratu to 36 i razy 8. Patrzymy, czy coś nie dałoby się skrócić. No tak się okazuje, że tą trójkę podzielę przez 3 jest 1, 36 podzielę przez 3 mam 12. I teraz, jak ja to pomnożę, to tutaj już nic nie mam przed pi, ale 12 razy 8 mogę pomnożyć i to jest oczywiście 10 razy 8 to jest 80 i 2 razy 8 16. 80 i 16 mamy 96 pi. I to jest oczywiście w tym wypadku centymetry sześcienne. No i policzyliśmy sobie objętość. Znaleźliśmy pole boczne tego stożka i objętość. W jednym zadaniu dwie rzeczy. Zadanie numer 2. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni, a promień jego podstawy 3 cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni całkowitej. Wypiszmy zatem dane, czyli tak, alfa to jest 60 stopni. Ja już robiąc rysunek zaznaczyłam ten kąt rozwarcia, o którym wspomniałam na wstępie lekcji. Dalej, promień podstawy ma długość 3 cm. Mam policzyć objętość tego stożka oraz pole powierzchni całkowitej tym razem. No więc, jeżeli tutaj jest 60 stopni, a widzimy, że ten trójkąt, który teraz pokazuje, ten przekrój osiowy stożka, to jest trójkąt równoramienny. Czyli jeżeli tu jest 60, to pomyślmy, po ile tu musi być. Od 180 stopni odejmujemy 60, czyli wychodzi, jak ja może zapiszę, od 180 stopni odejmujemy 60, wychodzi 120 stopni i to 120 stopni dzielimy na te dwa kąty. Dzielone przez 2 i wychodzi nam 60 stopni. Czyli wniosek z tego, że tutaj też będzie 60 stopni i tutaj też będzie 60 stopni. No dla nas to jest bardzo ważne, bo popatrz, teraz zauważamy jedną rzecz, że nasz trójkąt, ten na rysunku, co widzimy, jest równoboczny. Czyli, że jak tu jest promień, tutaj też jest promień, czyli te dwa promienie równają się tworzącej,
bo wszystkie boki są równe, bo trójkąt równoboczny. Czyli wniosek z tego, że nasze L to jest 2 razy 3, czyli 6 ma centymetrów. Czyli my wywnioskowaliśmy na podstawie tego kąta rozwarcia, że tworząca ma długość 6 cm. Dzięki czemu możemy już teraz policzyć wysokość. Oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, które zapiszę. H kwadrat plus R kwadrat równa się R kwadrat. No i podstawiamy. H kwadrat nie mam plus. Za R podstawimy 3 do kwadratu będzie. Za R podstawimy 6 też będzie do kwadratu. Czyli H do kwadratu dodać. 3 do kwadratu to jest oczywiście 9. 6 do kwadratu to jest oczywiście 36. Teraz H do kwadratu równa się 36 i tą dziewiątkę przenosimy minus 9. Czyli H do kwadratu to się równa. 36 minus 9 to jest 27. Jak spierwiastkujemy, otrzymamy, że H to jest pierwiastek z 27. No a liczbę 27 dałoby się rozbić na czynniki pierwsze, czyli tak, przez 3 to jest 9, przez 3 to jest 3, przez 3 to jest 1. I teraz mamy taką jedną parę takich samych trójek, dlatego przed pierwiastkiem wyląduje nam ta trójka, a ta pary nie miała, czyli ta zostanie pod pierwiastkiem. Jeżeli umiesz to zrobić szybciej, prawda, rozbijając sobie 27 jako iloczyn 9 razy 3, to nie ma problemu, nie musisz tutaj się tymi rozkładem na czynniki pierwsze zajmować. Mamy wysokość, no to teraz pod wzory podstawiamy. Najpierw napiszemy wzór na objętość. 1/3 pi r kwadrat razy h. I podstawiamy. V to się równa 1/3 pi razy r, to jest u nas 3, czyli będzie 3 do kwadratu razy h, czyli 3 pierwiastki z 3. V to się równa 1/3 pi razy 9, bo 3 do kwadratu to 9, i razy 3 pierwiastki z 3. Skoro tu jest 1/3, to mogłabym sobie tą trójeczkę z tą skrócić. Mnożenie jest przemienne, czyli tu będzie 1, tu będzie 1. No i ostatecznie zapiszemy sobie, że będzie 9 pierwiastków z 3, 9 pierwiastków z 3, bo trójki się skasowały tutaj, pi. I to jest oczywiście objętość wyrażona w tym wypadku w centymetrach sześciennych, a to mieliśmy wyliczyć. 9 pierwiastków z 3 pi. Natomiast jeszcze mamy do policzenia pole całkowite, więc napiszmy wzór na pole całkowite. To jest pi r kwadrat plus pi r l. No to podstawiamy. Pole całkowite to się równa pi razy, i teraz r to było u nas 3 do kwadratu, dodać pi razy r to jest 3, a l to jest przecież 6. No czyli mamy pole całkowite, to się równa 3 do kwadratu, to jest 9 pi, bo zawsze się najpierw pisze liczbę, a później na końcu pi, żeby tak estetycznie było, dodać. Teraz tu wymnożę 3 razy 6, to jest 18 pi. No i to się da jeszcze dodać, czyli dlatego dodajemy 18 pi, dodać 9 pi, to jest przecież 27 pi. I to jest pole, czyli jest w centymetrach kwadratowych wyrażone. Mieliśmy policzyć pole całkowite? Policzyliśmy. Mieliśmy policzyć objętość? Wyznaczyliśmy również i objętość. Zadanie numer 3. Tworząca stożka ma długość 10 cm i jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość tego stożka. Czyli zadanie numer 3. I tak, tworząca stożka ma długość 10 cm, no to wiemy, że tworząca to jest L, jest nachylona do podstawy pod kątem 30 stopni. Ja na razie wypisuję sobie dane, alfa równa się 30 stopni i mam policzyć objętość tego stożka. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z kątem nachylenia tworzącej stożka do podstawy. Już o tym kącie mówiłam. To jest ten kąt nachylenia tworzącej do podstawy i on wynosi tutaj 30 stopni. Ten rysunek, który ja mam tutaj przygotowany już szablon, to ten rysunek jest rysunek poglądowy, prawda? Dlatego tutaj nie musi oddawać, że faktycznie tutaj jest 30 stopni, tak idealnie przy użyciu kątomierza. To jest rysunek poglądowy. Od czego pasowałoby zacząć? Od tego, że tu mamy kąt prosty, tu mamy podane 30, no to znaczy się, że tu musi być 60. I teraz nasuwają nam się dwie możliwości. Albo będziemy to robić przy użyciu trygonometrii, albo przy użyciu kąta 30, 60, 90. Ja zrobię może tym drugim sposobem, dlatego że trygonometria będzie w kolejnym zadaniu wykorzystywana, ażeby pokazać różnorodność. Otóż naprzeciwko 30 stopni, zawsze się od tego zaczyna w tym trójkącie 30, 60, 90 jego własności. Naprzeciwko 30 stopni jest bok długości x na przykład, czyli nasze h to jest po prostu x.
Naprzeciwko 60 stopni jest bok długości x pierwiastek z trzech. Czyli nasze r to się równa x pierwiastek z trzech. A naprzeciwko kąta prostego jest bok długości 2x. Czyli nasze l równa się 2x. Tu może poprawię i tutaj też poprawię. Czyli możemy używać tych zależności, ale zobaczmy, że my przecież L wiemy, ile wynosi. Nasze L wynosi 10, czyli ja mogłabym zamiast L podstawić 2x, napisać równa się 10. Jak ja to podzielę przez 2, to popatrz, jak szybko wychodzi. X jest równe 5. A skoro x równe 5, to ja z tego mogę wywnioskować, że h jest równe 5. Popatrz na rysunek, h to jest x. Czyli h to jest 5. I co jeszcze mogę wywnioskować? Że r to się równa, popatrz na rysunek, x pierwiastek z trzech. Czyli u nas będzie 5 pierwiastków z trzech. I tak szybciuteńko przy użyciu własności trójkąta 30, 60, 90 znaleźliśmy boki. Wystarczyło mieć dany jeden z boków i pamiętać tą zależność. Tylko problem jest taki, że młodzież często myli. Gdzie indziej napiszę tutaj, zamiast 2x napiszę na przykład x pierwiastek z trzech i teraz to jest zadanie już za 0 punktów, bo pomyliłeś własności trójkąta 30, 60, 90 i za to już nie można dać punktów, bo nie douczyłeś się albo po prostu ci się zwyczajnie pomyliło. Dlatego wykorzystując tą metodę, stosując trójkąt 30, 60, 90 nie można się pomylić. No i teraz popatrz, mamy policzyć objętość, piszemy wzór na objętość. 1/3 pola podstawy razy wysokość, czyli u nas to jest 1/3 pi r kwadrat razy wysokość. No bo niektórzy lubią sobie skojarzyć stożek, widzą pewną analogię w stożku i w ostrosłupie, dlatego tak można napisać 1/3 pola podstawy razy wysokość, a naszym polem podstawy jest pi r kwadrat. No to V to się równa 1/3 pi razy i teraz r to było 5 pierwiastków z trzech i to do kwadratu i razy wysokość, czyli nasze razy 5. No to V to się równa 1/3 pi razy i teraz 5 do kwadratu to 25, a pierwiastek z trzech do kwadratu to 3, czyli 25 razy 3 to 75 razy i jeszcze mamy 5. W sumie to nie musieliśmy tego mnożyć, bo teraz popatrz, musimy tą trójkę skrócić z 75, czyli i tak podzielić przez 3, czyli po prostu wyjdzie tutaj 25. No ale zrobiliśmy, no to tak zrobimy teraz. I tutaj mamy już przedpis, to jedynka, więc w zasadzie nic. I teraz mnożymy 25 razy 5, czyli mamy 125 po prostu pi, bo razy 1 to i tak jest pi. I to jest wyrażone w centymetrach sześciennych, no bo to jest objętość i mieliśmy właśnie policzyć tą objętość, wiedząc, że tworząca miała długość 10 cm i ten kąt nachylenia tworzącej do podstawy, który dosyć często występuje w stożkach, jest tutaj podany, że ten kąt wynosi 30 stopni. I wyliczyliśmy dzięki takim informacjom, rozwiązaliśmy zadanie, obliczyliśmy objętość stożka. Zadanie numer 4. Promień podstawy stożka ma długość 2 cm, a tworząca tego stożka jest o 1 cm dłuższa od jego wysokości. Oblicz pole powierzchni bocznej. Czyli mamy zadanie czwarte, wypisz. Promień podstawy, czyli oczywiście standardowo R oznaczany, wynosi 2 cm, taką ma długość. A tworząca stożka, czyli standardowo literka L, jest o 1 cm dłuższa od wysokości, czyli wynosi tak jakby to co wysokość, ale troszkę więcej, o 1 więcej. I to jest wyrażone w centymetrach. Ja zapiszę tak w nawiasie kwadratowym, bo tutaj nie mogę mieszać tego. Musiałabym tu dopisać centymetr i tu centymetr, więc nie ma to sensu. Czyli bardzo ważna rzecz w informacji w zadaniu jest, że tworząca jest o 1 cm dłuższa od wysokości. Czyli tworząca jest o 1 dłuższa od wysokości. Tak zapisałam. Tworząca to jest h plus 1. Mamy policzyć pole powierzchni bocznej tego naszego stożka. Oczywiście wiemy, że do pola powierzchni bocznej nam jest potrzebna zarówno tworząca, jak i promień. No to tak, promień już znamy, to wynosi 2, natomiast tworząca nie wiem, ile wynosi. Ani nie wiem, ile wynosi wysokość, ale wiem, że tworząca to jest h dodać 1. Czyli moja tworząca to jest h dodać 1. Popatrz. Moje r to jest 2, a moje h nie wiem, ile wynosi,
ale zawsze mogę użyć twierdzenia Pitagorasa, czyli po raz kolejny przepisujemy standardowe twierdzenie Pitagorasa w tym trójkącie, który występuje właśnie w przypadku rysowania stożka. Analizujemy taki trójkącik i zawsze możemy sobie tutaj użyć twierdzenia Pitagorasa dla tego właśnie trójkąta. Czyli tak, h to nie wiem, to h kwadrat, dodać r. To przecież jest 2 kwadrat, to się równa L, a L podstawia H plus 1 i to jest do kwadratu. No to co mogę, to wykonuję. H kwadrat nie wiemy, to przepisujemy. 2 kwadrat to przecież 4, a tutaj no, musimy wzór skróconego mnożenia. Ja na boku napiszę A plus B do kwadratu. Przypomnę, to jest A kwadrat dodać 2AB i dodać B kwadrat. Nie da się inaczej. Często młodzież popełnia błąd, że sobie to podnosi do kwadratu i to podnosi. Oczywiście wychodzi wtedy im totalna nieprawda, bo jeżeli mamy podnieść nawias do kwadratu, w którym jest na przykład dodawanie, to musimy to zrobić tym wzorem skróconego mnożenia. Więc patrzymy. Najpierw jest a kwadrat, czyli moje a to jest h, czyli h kwadrat. Dodać jest dalej. 2ab, czyli 2 razy h i razy 1. Dodać b do kwadratu, czyli u nas to jest 1 do kwadratu. Oczywiście takie mnożenie nie ma racji bytu, więc my to po prostu zapiszemy w ładniejszej postaci. Nawet tak nie musiałam pisać, ale szczególnie dla tych osób, które mają problem jeszcze z tymi wzorami, rozpisałam 2h razy 1 to jest 2h, a 1 do kwadratu to jest po prostu 1. I teraz popatrz, po jednej stronie i po drugiej jest h kwadrat, czyli ja sobie skrócę, to mi się z tym po prostu odejmie. I teraz niewiadome na jedną stronę, czyli 2h przerzucę, to będę miała minus 2h, to się równa 1 i tu przerzucę minus 4. Czyli minus 2h równa się minus 3 dzielone przez minus 2, czyli otrzymujemy, że h to się równa. Minus i minus nam się skasuje, czyli w ułamku zapiszę 3 drugie. Nie potrzebuję tego inaczej zapisywać, oczywiście to jest w centymetrach. Zatem tworząca moja to będzie h, czyli to 3 drugie dodać 1. Żeby nam się lepiej liczyło wspólny mianownik, czyli 3 drugie dodać 1 to jest inaczej 2 drugie. Czyli 3 drugie dodać 2 drugie to jest 5 drugich. To jest oczywiście wyrażone w centymetrach. Ale nie musimy tego pisać, bo nas interesuje pole boczne. Przypomnijmy sobie wzór na pole boczne. To jest pi r l. No to podstawiamy. Pole boczne równa się pi razy r. Patrzymy, ile r wynosiło. R wynosiło 2 razy i l nam w końcu wyszło 5 drugich. Popatrz znowu, ta dwójeczka z tą dwójeczką się skróci, czyli tak jakby podzieli przez 2. No i teraz zapiszemy, że nasze pole boczne to się równa 5 razy pi, czyli 5 pi, no i jednostki centymetry kwadratowe, ze względu na to, że podane było, że promień w podstawie to są 2 centymetry, czyli pole boczne będzie w jednostkach centymetrach kwadratowych. To mieliśmy wyznaczyć, to też wyznaczyliśmy. Czyli pole boczne tego naszego stożka wynosi 5 pi centymetrów kwadratowych. Zadanie numer 5. W stożku o średnicy podstawy 18 tworząca nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa, takim, że kosinus alfa wynosi 3 czwarte. Oblicz objętość i pole całkowite tej pryty. Czyli zadanie numer 5 i wypiszmy dane. Czyli średnica podstawy, czyli jak pamiętasz pojęcie średnicy, to średnica to były 2 promienie. Nie wprowadzam tutaj żadnej nowej literki, po prostu 2 promienie to jest 18. Taka jest informacja. I jeszcze jest informacja, że tworząca nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod takim kątem, że jego kosinus wynosi 3 czwarte. Mamy policzyć objętość oraz pole całkowite tejże bryły. A więc zaznaczmy ten kąt nachylenia, bo jest to ważne. Kąt nachylenia tworzącej do płaszczyzny podstawy, to jest ten kąt alfa na rysunku. Ale zanim będziemy się zajmować tym kosinusem, to popatrz, jakie piękne równanki wyszło już, nie? Czyli, że r równa się 9, jak podzielimy obustronnie przez 2. No to tą dziewiątkę my możemy już sobie zaznaczyć, że to r to jest po prostu 9. To skoro tak, to spróbujmy się zastanowić, co to był ten kosinus. Otóż kosinus alfa to był stosunek, oczywiście w trójkącie prostokątnym, tak, to był stosunek tego boku, tej przyprostokątnej, która leży koło kąta, czyli u nas to jest r, do przeciwprostokątnej, czyli do l. No i podstawmy pod to. Czyli kosinus alfa to jest 3 czwarte,
To się równa r, no wyliczyliśmy, czyli 9 podzielone przez l. No i teraz możemy to zrobić najprościej, mnożąc na krzyż. Czyli 3l, bo 3 razy l to jest 3l, to się równa 4 razy 9, czyli 36. Dzielimy sobie obustronnie oczywiście przez 3 i dostajemy, że l to jest 12. No to skoro L nam wyszło 12, to zaznaczmy to na rysunku, że L jest równe 12, no to zostało nam do zastosowania twierdzenie Pitagorasa, wtedy już wszystko policzymy. Mamy już R, mamy L, to zapiszmy twierdzenie Pitagorasa. H kwadrat plus R kwadrat równa się L kwadrat, czyli podstawiamy. H kwadrat, no to nic, to się, to plus 9 kwadrat, i to się równa 12 do kwadratu. Czyli h kwadrat dodać 81 będzie, bo 9 do kwadratu to 81, a 12 do kwadratu, może pamiętasz, 144. I teraz h do kwadratu to się równa 144, a to przerzucamy, czyli odjąć 81. No i teraz mamy h kwadrat, to się równa. I teraz 144 odjąć 81 trzeba. Trzeba sobie tutaj odjąć. I oczywiście, jak odejmiemy, to nam wyjdzie 63. Skoro tak, wychodzi nam 63, to pierwiastkujemy to, czyli mamy h, to się równa pierwiastek z 63. Ale liczbę 63 możemy albo to rozbić, może rozbijemy na czynniki pierwsze, podzielone przez 3 to jest 21, podzielone przez 3 to jest 7, no i siódemka tylko przez 7 się podzieli, wychodzi 1, czyli mamy z tych dwóch trójek, z tej pary ląduje nam trójka przed pierwiastkiem, czyli będzie 3, siódemka pary nie miała, czyli pierwiastki z 7. Oczywiście znowu, jeżeli ktoś umie szybciej, robi to szybciej, w głowie podaje od razu wynik bez tego tutaj rozbicia. Dobra, no to przejdźmy teraz do wzorów, czyli tak, V to się równa 1/3 pi r kwadrat razy h. No czyli v to się równa 1/3 pi razy r, u nas wyszło 9, czyli będzie 9 do kwadratu razy h, a h nam wyszły 3 pierwiastki z 7. No to v to się równa. Widzimy, że mnożenie jest przemienne, więc ja tą trójeczkę z tą sobie skrócę, żeby troszkę przyspieszyć, a 9 do kwadratu to jest 81 pierwiastków z 7 pi. W tym zadaniu nie było żadnych jednostek, dlatego to jest oczywiście już odpowiedź ostateczna. Można napisać jednostki sześcienne, ale nie ma takiej potrzeby. A, no to teraz jeszcze wyznaczymy pole całkowite, napiszemy wzór. Pr kwadrat plus prl. No i podstawiamy. Pole całkowite to się równa pi, zamiast r oczywiście, czyli będzie razy 9 do kwadratu, dodać pi razy 9, bo r wynosi 9, i razy l, a nasze l to przecież jest 12, bo wyliczyliśmy. Czyli pole całkowite to będzie 9 do kwadratu, czyli 81, oczywiście pi, dodać, i teraz 9 razy 12. 9 razy 10 to 90 i 9 razy 2, 18, czyli 90 i 18 mamy 108 pi. No i na końcu wystarczy to dodać ze sobą, czyli 108 i 81 mamy 189 pi. Też nie było podanych jednostek oczywiście, więc tutaj też albo napiszemy jednostki kwadratowe, a najlepiej po prostu nic nie pisać i mamy tutaj wynik. Czyli ostatecznie pole całkowite wynosi 189 pi, a objętość 81 pierwiastków z 7 pi. Nie dziwimy się tym, że są pierwiastki, ponieważ jesteśmy w bryłach. W bryłach bardzo często w przypadku obliczania występują pierwiastki. Na tą lekcję przygotowałam 5 zadań. Myślę, że to wystarczy, jak na jedną z początkowych lekcji dotyczących stożków. Na kolejnych lekcjach będziemy te stożki bardziej poznawać, trudniejsze zadania robić, może troszkę innego typu. Na co zwróciłam na tejże lekcji? Zwróciłam przede wszystkim uwagę na to, że ćwiczymy wzory, wzór na pole całkowite, wzór na objętość, to jest bardzo ważna rzecz, że ćwiczymy te wzory cały czas, ale oprócz tego, nie tylko to, ćwiczymy również twierdzenie Pitagorasa bardzo często. Ćwiczymy pojęcie kąta rozwarcia stożka, ale również też zajmujemy się kątem nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy. Poza tym ćwiczymy troszkę też trygonometrię. Mamy przykład z kosinusem. W poprzednim zadaniu mieliśmy trójkąt 30, 60, 90. Więc po prostu
Tak naprawdę, żeby umieć rozwiązywać zadania z brył, obrotowe bryły są łatwiejsze od brył, od wielościanów. Łatwiejsze są. Ale w tych bryłach obrotowych, owszem, potrafią znaleźć się zadania troszkę trudniejsze. Ale póki co ta lekcja ma nie odstraszyć się od tych brył, ale wręcz ma na celu to, żebyś tak się nie bał tych brył. Żebyś nie myślał, że każda bryła to jest tragedia i ja nie jestem w stanie tego po prostu ogarnąć. Jesteśmy w stanie spokojnie wszystko ogarnąć, tylko powolutku. Do pewnych rzeczy trzeba podejść powoli, trzeba poćwiczyć to na spokojnie. Może kilka razy jeden przykład zrobić, ale świadomie, żeby po kolei z każdym przekształceniem. Jeżeli jest za szybko, to sobie jeszcze raz powtórz zadanie, czy to czwarte, czy trzecie, czy piąte, na które będziesz miał w danym momencie akurat ochotę i będziesz miał siłę, żeby to zadanie zrobić. Ja zauważ, co robię. Ja często właśnie wypisuję dane, oczywiście szukane na zasadzie pytajnika, to co mamy znaleźć, tak? Ale też bardzo często zaznaczam na rysunku to, co jest podane, bo to nam bardzo pomaga. W ogóle rysunek w przypadku brył jest bardzo cenną rzeczą. Narysuj, zaznacz, wtedy zauważysz jakiś trójkąt, jakiś kosinus, będziesz mógł wykorzystać patrząc na trójkąt, na te zależności, gdzie jest R, gdzie jest H, gdzie jest L. To nie może być suche obliczanie. Ty musisz umieć albo tą brułę w wyobraźni widzieć, tak? Albo najlepiej, nawet jak masz dobrą wyobraźnię, to po prostu najlepiej jest i tak zrobić rysunek, bo ten rysunek nam naprawdę dużo pomaga. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie z bryłami obrotowymi.